Dobry wieczór, w czwartek 16 maja. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Rolnicy alarmują, leśnicy ostrzegają. Jest tak sucho, że wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach, a na polach uprawnych już za chwilę pojawią się pierwsze problemy z powodu braku wody. Na razie brak perspektyw na poprawę tej sytuacji. Tegoroczne anomalie pogodowe i brak opadów grożą nam suszą hydrologiczną. Łukasz Kądziołka. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach to nic nadzwyczajnego o tej porze roku. Jednak leśnicy muszą być czujni. W ciągu 7 ostatnich dni wilgotność ścioły spadła z około 50% do już nieco ponad 14%. No można tak kolokwialnie powiedzieć, że jest dość sucho. Jest dość sucho, jeszcze nie jest dramatycznie, aczkolwiek trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje w lesie. Dlatego codziennie sprawdzana jest wilgotność w lesie. Proszę popatrzeć, jak sucho jest. Choć kobiórskie lasy należą raczej do tych mokrych, to wystarczy mała iskra, żeby powstał tu duży problem. Skutki suszy odczuwają też rolnicy. Jak mówią, w tym roku wszystko jest wcześniej niż być powinno. Jest ładny kwiatek rozwinięty. Choć ziemniaki są stale nawadniane, to gleba jest nadal bardzo sucha. Dokładanie im jakichś substancji odżywczych typu potas, fosfor, żeby one tą wodą lepiej sobie radziły, to są kolejne koszty, które i tak już są wysokie, nie? A widoków na jakieś wysokie ceny w skupach na razie nie ma, więc może być to ciężki rok. Rolnicy nie mają wyjścia, muszą podlewać i czekać na deszcze. Zresztą odbija się to nie tylko na uprawach. My tego nie odczuwamy, bo mamy wodę w kranie. Natomiast już właściciele przydomowych ogródków wiedzą doskonale, że problem narasta. W rzekach w ostatnich dniach katastrofalnie w całym kraju, w tym zwłaszcza na Niżu, również w zachodniej części województwa śląskiego, spada poziom wody. Dlatego wszyscy powinniśmy trzymać kciuki za to, że niebawem spadnie trochę deszczu. Najbardziej jest on potrzebny właśnie wiosną. Susza w Polsce to nic nadzwyczajnego, ale kiedyś pojawiała się rzadziej. Jest to kataklizm mimo wszystko, więc on nie powinien się pojawiać, a jeżeli się pojawiał powiedzmy 30 lat temu, to raz na około 7-9 lat. Natomiast od 2014 roku rokrocznie się pojawia. I mimo że w tym roku zima była śnieżna, była mokra, to teraz coraz częściej jest za sucho i nie pozostaje nic innego, jak przyzwyczaić się, że już tak będzie. My musimy iść za zmieniającym się klimatem i za tą pogodą, do której my się musimy dostosować. Jak pokazują prognozy na najbliższe dni, w weekend i na początku przyszłego tygodnia może popadać. Trzeba mieć nadzieję, że to nie będzie mały deszcz z dużej chmury. Sytuacja finansowa miasta jest dramatyczna, przyznała podczas czwartkowego briefingu nowo wybrana prezydent Zabrza, Agnieszka Rupniewska. Mimo że do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, to już bieżące wydatki pokrywane są z debetu. W urzędzie rozpoczął się wewnętrzny audyt. W ramach oszczędności zarobki zarządu miasta zostaną obniżone średnio o 15%. Gdzie jeszcze będą szukać oszczędności w Zabrzu? O tym już Magda Sincewicz. Choć w planach była szybka realizacja obietnic przedstawionych w kampanii wyborczej, to trzeba będzie jednak na to chwilę poczekać. I to znaczną chwilę, bo wpierw trzeba doprowadzić do ładu to, co zostało zastane w nowym miejscu pracy. Wiadomo, że najbardziej chciałabym wejść do urzędu i powiedzieć, mamy tak dużo pieniędzy, że będziemy realizować wszystko to, o czym mówiłam w czasie kampanii, czyli Nowe Zabrze. Natomiast ta sytuacja nie jest idealna. Ja spodziewałam się, że będzie trudno, ponieważ już na etapie poprzedniej kadencji, kiedy byłam radną Rady Miasta, wielokrotnie bojkotowałam decyzje, które były podejmowane przez poprzednie władze miasta, a które ewidentnie świadczyły o tym, że w naszym mieście właśnie władze miasta nie wiedzą, czym są oszczędności. Natomiast nie spodziewałam się, że będzie tak trudno, jak w tej chwili widzę. Nie widzą tego jeszcze mieszkańcy, choć już lada dzień może się to zmienić, bo od 21 maja zapłacą za wodę około 30% więcej. Jak tłumaczą obecne władze, decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze przed wyborami samorządowymi. Mi się w sumie dobrze mieszka, a poprawić zawsze coś można. I można zacząć od drobnych rzeczy. No kawiarni, jakich takich, żeby wyjść z jakąś sąsiadką albo z koleżanką, gdzie nic nie ma. Obejdzie pani całe Zabrze, nie ma nic takiego. Same tylko wynajmę, sprzedam, takie coś jest. By było coś innego, odpowiedzialni za to w mieście będą m.in. nowo powołani wiceprezydenci, dokładnie 3. W tej chwili skupiamy się na pełnej analizie tych działań resortowych, no i szukamy
oszczędności. Tak jak pani prezydent wspomniała, miasto jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i również w tych tak zwanych miękkich resortach również będziemy szukać oszczędności. Plany, które były przed tymi wyborami, troszkę trzeba zrewidować. Spotykamy się z naczelnikami odpowiednich wydziałów merytorycznych. No i staramy się rozeznać w sytuacji zarówno finansowej, jak i zadaniowej Urzędu Miejskiego. My nie chcemy też pewnych inwestycji wstrzymywać, tak? Uważamy, że pewne inwestycje zostały mało rozsądnie zagospodarowane, tak? Chociażby te centra przysiadkowe, koszty utrzymania są dosyć duże, a w budżecie nie zabezpieczono ani złotówki na utrzymanie tych budynków, tak? Te budynki nieprawidłowo jak gdyby nadzorowano. Między innymi o to chcieliśmy dzisiaj zapytać poprzednie władze. Niestety nie udało nam się skontaktować. W rozmowie z Polską Agencją Prasową była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przyznała, że Agnieszka Rupniewska wciąż zarzuca jej kłamstwa, więc nie jest to nic nowego. Sytuacja finansowa Zabrza zawsze była trudna, ale sobie z nią radziliśmy. Przez całą kampanię wyborczą mówiła o dramatycznej sytuacji finansowej, a będąc radną chyba doskonale o niej wiedziała. Powtarzanie tego dziś jest po prostu brakiem pomysłu na miasto. Kampania wyborcza się skończyła. Trzeba przestać straszyć i wziąć się do pracy. To będzie wyjątkowy dzień, a raczej noc, bo wszystko zaczynać będzie się z mroku. W wielu przypadkach można też będzie liczyć na dodatkowe atrakcje. Przed nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Co będzie się działo w najbliższą sobotę, to sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. To będzie wyjątkowa noc, jedyna w swoim rodzaju. Najwięcej wydarzeń podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaplanowano na najbliższą sobotę 18 maja. Muzeum Śląskie dla odwiedzających swoje bramy otworzy o godzinie 18, a zwiedzanie potrwa do 1 w nocy. Tylko w tą Noc Muzeów będzie można zobaczyć instalację Azyl, której będą towarzyszyły wydarzenia takie jak spotkanie z autorką, warsztaty dla dzieci, częstowanie kawą wieczorne, więc myślę, że warto przyjść i tą instalację zobaczyć. Podobnie jak tylko w Noc Muzeów będzie okolicznościowa wystawa Co to jest? Tajemnice etnograficznych magazynów. Ognia sobotniej nocy dadzą z kolei organizatorzy Nocy Muzeów w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Będzie można u nas zobaczyć pokazy umundurowania, wyposażenia, ale też umiejętności służb mundurowych, począwszy od policji, przez wojsko, strażaków, skończywszy na Straży Miejskiej, więc praktycznie wszystkie dostępne służby będą na terenie muzeum. Będzie można zobaczyć pokaz sprzętu bojowego. A także wystawę, na której znajdują się m.in. mundury czy zabytkowa broń. W Rudzie Śląskiej przygotowano coś dla hobbystów, bo to pod znakiem hobby w dużej mierze będzie przebiegał ten dzień, a właściwie noc. Będzie cykl wykładów plus występy. Między innymi będzie tutaj występował pan Grzegorz Płonka, będzie orkiestra Kopalni Pokój występowała na scenie właśnie głównej muzeum. Oprócz tego będą ciekawe wykłady dotyczące hobby jako takiego. Atrakcje będą także w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Zapraszam na Noc Muzeów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sobotę o godzinie 18. Bo tym razem urząd będzie można zobaczyć od kuchni, ale to nie wszystko. Będą to m.in. rekwizyty dotyczące filmu Strefa Interesów, którego część scen kręcona była właśnie w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Będą to duchy, Biała Dama, a także duch przedwojennych wojewodów śląskich. Zanim jednak wybierzemy się na Noc Muzeów, warto sprawdzić, czy na ten dzień nie obowiązują zapisy. Prawie 100 tysięcy złotych, tyle w sumie przelał mężczyzna, który odebrał telefon od osoby, która przekonała go, że jego pieniądze są zagrożone. Gdy to zrobił, przestępcy natychmiast wypłacili gotówkę w bankomacie. Dzięki czujności pracownicy banku, katowiccy policjanci bardzo szybko mogli podjąć interwencję. Do tej pory udało się odzyskać tylko część tej kwoty.
Jak przyznają funkcjonariusze, codziennie do komendy wpływa kilkanaście zgłoszeń mówiących o podobnych tego typu akcjach. Przestępcy są do tego specjalnie szkoleni. To ich sposób na łatwe i szybkie zarabianie nierzadko olbrzymich kwot. Katowice policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 lat, którzy oszukali metodą na legendę. Zadzwonili do mieszkańca Katowic, informując go, że jego pieniądze zdeponowane w banku są zagrożone. Polecili mu również przelać pieniądze na tak zwane konto techniczne, żeby jego środki były bezpieczne. Mężczyzna wykonał dwa przelewy na łączną kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Zaniepokoiło to pracownicę banku, która opiekowała się kontem mężczyzny, gdyż przelewy na tak wysoką kwotę nigdy nie miały miejsca. I tutaj ta czujność i szybkie zaalarmowanie policji spowodowało, że mężczyźni zostali zatrzymani praktycznie kilkanaście minut po wypłaceniu pieniędzy z bankomatu. Ci zatrzymani w Katowicach trafili do aresztu. Na czas prowadzonego postępowania zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się i opuszczania kraju. Grozi im do 8 lat więzienia. Ma ponad 100 lat, jest zabytkiem i teraz przywrócono mu dawną funkcję. Dziś zakończył się remont budynku dawnej administracji szpitala Murcki w Katowicach. To jednak nie koniec remontów. Już w najbliższym czasie szpital otrzyma nowoczesne sale operacyjne wraz z zapleczem do diagnostyki medycznej. Co już teraz się zmieniło, o tym Paweł Jędrusik. Budynek, który jest już wiekowy, na taki zdecydowanie nie wygląda. Inwestycja pochłonęła blisko 9 milionów złotych, ale teraz cała administracja szpitala znajduje się w jednym miejscu. Dotychczasowe miejsca, w których pracowała, zostaną przebudowane i powstaną tam m.in. nowe łóżka szpitalne. Remont był praktycznie od fundamentów po czubek dachu, zarówno konstrukcja budynku, jak i wszystkie instalacje, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, ciągi komunikacyjne, w zasadzie wszystko wymagało gruntownej modernizacji. To tylko jedna z inwestycji, jakie miasto prowadzi w szpitalu Murcki. W planach są kolejne. Kolejne prace to dokończenie tych wszystkich budynków, które dzisiaj są w kwestii remontowej, w szczególności termomodernizacyjnej, tak aby one miały odpowiednie parametry, które nie tylko są wymagane, ale które przede wszystkim obniżają koszty bieżące utrzymania tego typu placówki. No i duża inwestycja, która nas czeka, to budowa nowoczesnych sal operacyjnych wraz z zapleczem szeroko rozumianej diagnostyki medycznej. Od 2022 roku miasto Katowice na wszystkie inwestycje w szpitalu przekazało 20 milionów złotych. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne już jutro, a ja Państwu życzę spokojnej nocy. Dobranoc.